Z EUKS TV jest tym razem Kuba Wróbel, nowy napastnik łódzkiego klubu sportowego. Kuba, jak minął Ci drugi dzień na zgrupowaniu w SIDE? No bardzo przyjemnie. Dzisiaj mieliśmy dwie jednostki treningowe, rano zajęcia na siłowni. Jak to się mówi, troszkę ciężarów trzeba przerzucić, żeby w lidze było łatwiej, a drugie zajęcia mieliśmy na boisku. Które bardziej męczące dla Was były? Fizycznie myślę, że pierwsze zajęcia na siłowni, drugie wiadomo, jak się biega za piłką albo ma się kontakt z piłką, to człowiek tak się nie męczy. Także przyjemniejsze były zajęcia na boisku, a mniej przyjemne, ale bardzo pożyteczne to zajęcia na siłowni. Jeszcze powiedz kibicom kilka zdań na temat tych zajęć z piłką, nad czym dzisiaj pracowaliście? No dzisiaj mieliśmy różne rodzaje gier. Przechodzenie do ataku w przewadze. Obrońcy mieli za zadanie wybronić się przed dośrodkowaniami z bocznych stref. A my jako zawodnicy ofensywni gdzieś tam kreować te sytuacje mieliśmy i doprowadzić do tego, żeby strzelić bramkę. Za tobą już pierwszy tydzień treningów z EUKS-em, bo rozpocząłeś zajęcia w Łodzi razem z resztą drużyny. Widzisz już jakieś pierwsze różnice pomiędzy stylem treningu, obciążeniami w porównaniu z pierwszą ligą? Na pewno pierwsze, co odczułem, to bardzo dużą jakość, która tutaj jest, piłkarskiej jakości bardzo dużo i na każdym treningu trzeba być mocno skoncentrowanym i zaangażowanym, bo każdy element jest ważny i myślę, że naprawdę widać, że te treningi są bardzo dobrze poukładane i jest duża jakość. Tutaj w SIDE jesteś w pokoju z Jankiem Grzesiciem. Co możesz na temat swojego współlokatora powiedzieć? No z Jankiem znam się, graliśmy razem w Siarce Tarnobrzeg w drugiej lidze. Ja byłem wtedy na wypożyczeniu z Termaliki. Janek tam grał później jeszcze bodajże rok. No i teraz nasze drogi się z powrotem skrzyżowały, także można powiedzieć, że stara znajomość wróciła. No fajnie było z powrotem nawiązać taki lepszy kontakt. No i jesteśmy w pokoju razem i myślę, że dobrze się dogadujemy. Wszystkie zaległości zostały już obgadane, jesteście na bieżąco, czy jeszcze trochę tych tematów do uzupełnienia zostało? A cały czas coś nowego się pojawia, coś śmiesznego, jakieś wspomnienia. On poopowiada swoje historie, jak żył do czasu, kiedy się nie zobaczyliśmy. Ja też mu tam swoje przygody poopowiadałem, czy to piłkarskie, czy jakieś po prostu z życia. Dużo się pozmieniało od tamtej pory, kiedy się widzieliśmy. On ma teraz żonę, ja mam żonę i córkę, także tematów jest na pewno dużo. Janek to jest jedyna postać, którą znałeś przychodząc tutaj, czy są jeszcze piłkarze, z którymi gdzieś wcześniej się styknąłeś? Łukasz Piątek jest jeszcze, z Łukaszem miałem przyjemność grać w Termalice. Teraz jesteś na zgrupowaniu w SIDE, to jest Twój pierwszy obóz tutaj, czy już grając chociażby właśnie w barwach Termaliki miałeś okazję gościć na tureckich boiskach zimą? Miałem okazję, właśnie w Termalice byliśmy w Antalii, tutaj na obozie, a w SIDE jestem pierwszy raz i nie ukrywam, że naprawdę warunki, które tu mamy, czy to do treningów, czy do mieszkania, bycia tutaj w hotelu są naprawdę bardzo dobre. Wielu piłkarzy prywatnie również udaje się do Turcji na odpoczynek. Ty też masz za sobą taką wyprawę, czy raczej wybierasz inne kierunki wtedy, już te mniej kojarzące się z futbolem? No nie miałem przyjemności być tutaj prywatnie, tak na dobrą sprawę to nawet jeszcze z żoną po ślubie nie mieliśmy podróży poślubnej, bo tak się składało, że po swoim ślubie dwa dni później byłem już na treningu, także, ale jeżeli będziemy zarabiać na zaległości, to myślę, że może będziemy myśleć o przylocie tutaj do Turcji. Dla Ciebie to jest kolejne podejście do Ekstraklasy, to przyjście do EUKS-u. W czym upatrujesz tego, że tym razem ta przygoda z najwyższą klasą rozrywkową będzie dużo bardziej udana niż poprzednio? No, z Termaliką wtedy, kiedy robiliśmy awans, byłem tam, można powiedzieć, zawodnikiem, ale nie czułem się pełnowartościowym zawodnikiem, który gra w Ekstraklasie. Teraz to wszystko się pozmieniało. Grałem półtorej roku w pierwszej lidze. Udawało mi się tam strzelać bramki. W półtorej roku udało się zdobyć ich 17 i to, myślę, przełożyło się na to, że sztab szkoleniowy, dyrektor sportowy i prezes ŁKS-u docenili to i jestem tutaj i mam nadzieję, że ten czas, który spędziłem ogrywając się choćby w pierwszej lidze, pozwoli mi na to, żeby przeskoczyć teraz na poziom ekstraklasy. Wiem, że ten poziom będzie jeszcze wyższy, ale uważam, że
to jest ten czas, kiedy jestem gotowy na ten przeskok i mam nadzieję, że to zaowocuje tym, że pomogę UKS-owi w walce o to, żeby Ekstraklasa została w Łodzi i no, jestem gotowy. Pierwsza liga zakończyła rozgrywki znacznie wcześniej niż Ekstraklasa, na początku grudnia. Jak spędziłeś ten czas? Pracowałeś nad formą w jakiś sposób? No, pierwszy tydzień odpoczywałem w ogóle, jakoś tak i fizycznie i mentalnie chciałem odpocząć, a później zacząłem treningi wprowadzające takie, a później mieliśmy też treningi rozpisane jeszcze ze starego klubu, no i później przyjechałem tutaj na badania i potem przygotowywałem się z rozpiską już, którą dostałem tutaj od sztabu szkoleniowego. Czyli możemy uspokoić kibiców, że nie zrobiłeś sobie miesięcznej przerwy? No nie, miesięcznej przerwy nie zrobiłem. To na pewno pracowałem, przygotowywałem się do tego, żeby móc od razu wejść z drużyną na pełne obroty i myślę, że dam radę. Jakie ogólnie pierwsze wrażenia związane z przyjściem do UKS-u, z miastem, z zainteresowaniem ze strony mediów, ze strony kibiców? No myślę, że zainteresowania ze strony kibiców jeszcze tak jako nie odczułem, ale na miasta też w sumie jeszcze nie rozglądałem się, nie zwiedzałem, ale myślę, że po przylocie z Turcji będzie czas na to, żeby myślę, że żona z córką przyjadą, wszystko to jakoś poukładać tak, żeby już wszystko było tak poukładane, żebym mógł skupić się tylko i wyłącznie na treningu i grze. Arek Banasz i Maciej Dąbrowski już trochę opowiadają o tym, co się będzie działo 9 lutego przy Łazienkowskiej, na co trzeba się nastawić, wychodząc tam na murawę? No myślę, że jeszcze tak nie podejmowaliśmy takich rozmów, bo skupiamy się na tym, żeby mamy bardzo ważny okres przed sobą. To jest, trzeba wykonać tutaj dobrą pracę i mocno się przygotować, ale na pewno im bliżej będzie do tego pierwszego meczu, no to gdzieś tam będziemy rozmawiać, coś opowiadać na pewno mentalnie, żeby przygotować się do tego meczu jak najlepiej. Jak spędzasz czas tutaj pomiędzy treningami, pomiędzy zajęciami odnową, oprócz oczywiście rozmów z Jankiem Grzesiciem? To myślę właśnie, że tak spędzam, czyli gdzieś na odnowę, jakiś sen pomiędzy treningami też uważam jest dobrym elementem regeneracji, rozmowy, wyjście na kawę. Po prostu jakiś tam odpoczynek, żeby regenerować się, bo treningi nie są lekkie i też, żeby jak najwięcej energii poświęcić właśnie na trening, czyli trzeba być dobrze zregenerowany. Co musi się stać, żebyś pod koniec maja, oprócz oczywiście tego, żeby UKS się utrzymał w Ekstraklasie, mógł powiedzieć, że to była dla mnie udana runda? Chciałbym na pewno grać, żeby trener obdarzył mnie zaufaniem, ale wiadomo, że to musi się obronić moje umiejętności. Także liczę na to, że będę w stanie pokazać trenerowi właśnie, że stać mi na to, żeby grać i przede wszystkim pomóc UKS-owi w tym ważnym momencie, w tej ważnej rundzie. Co wiąże się pewnie między innymi z tym, żeby zdobyć tą premierową bramkę w Ekstraklasie? No nie ukrywam, że przychodząc jako napastnik to jest bardzo ważne, bo napastnika rozlicza się w końcowym etapie z bramek i mam nadzieję, że będzie ta premierowa bramka i nie tylko ona. W Jastrzębiu grałeś z numerem 12, tutaj w UKS-ie wybrałeś numer 99, dlaczego właśnie ten? Nie wiem, po prostu 12 numer był zajęty, pomyślałem sobie o jakimś wysokim numerze, przyszło mi pierwsze co 99, nie mam związanych z nim jakichś myśli, czy szczególnie to był jakiś ciężki wybór dla mnie, po prostu tak wybrałem. A w takim razie skąd ta 12 w Jastrzębiu, bo raczej to taki numer mało kojarzący się z napastnikami, bardziej z bramkarzami? Nie wiem, po prostu ten numer towarzyszy mi już od kilku sezonów i po prostu podobał mi się i przekonałem się do tego numeru i dlatego jakoś tak trzymałem się przy tym numerze. Kuba, życzymy w takim razie, żeby te dwie dziewiątki na koszulce okazały się dobrym wyborem i żebyś z tymi numerami na plecach mógł jak najwięcej razy cieszyć się z roli z asyst w Ekstraklasie. I co, zachęcamy do oglądania materiałów UKS w SIDE? Zachęcamy do oglądania materiałów jak najbardziej i mam nadzieję, że tak będzie, że będą ten mój numer, ta moja gra dawać radość kibicom.